Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mieliśmy tego vloga zacząć prosto z Paryża, natomiast jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to na pewno widzieliście, że mieliśmy troszeczkę komplikacji. Osoby, które nie mają Instagrama, już wszystko tłumaczę. Zostaliśmy zaproszeni przez moją przyjaciółkę Żanetkę i jej męża Grzesia na wyjazd taki pochrztowy. My jesteśmy z Luką chrzestnymi Meliski, czyli ich córki, i zostaliśmy zaproszeni na taki wyjazd, wiecie, jak to powiedzieć? Celebracyjny. Celebracyjny do Paryża. Słuchajcie, nie mogliśmy wylecieć jednego dnia. Przełożyli nam samolot na późniejszą godzinę. Później odwołali nam na kolejnej godzinie ten samolot. Kolejnego dnia zrobiliśmy kolejne podejście. Pojechaliśmy w ogóle do Radomia, żeby mieć pewny wylot. Również odwołali nam lot i w ogóle siedzieliśmy tyle godzin na lotnisku. Mieliśmy już, słuchajcie, lecieć, już zabrali nam wózki, a w ostatniej chwili powiedzieli, że jednak nie lecimy. Okazuje się, że teraz zaczynają się w Paryżu strajki i przez to właśnie nie lecimy, także no już się poddaliśmy. Rano, słuchajcie, kolejnego dnia Żanetka z Grzesiem przyjechali z takim wielkim zestawem z Charlotte do nas. Żeby imitować Francję. Zostawili pod drzwiami i ja dzwonię do nich i mówię, słuchajcie, jak jesteście tutaj blisko, to przyjedźcie, zjemy razem śniadanie. I oni przyjechali i tak rozmawialiśmy, żaliliśmy się sobie, że jednak nie lecimy i podjęliśmy decyzję. Ja szybko sprawdziłam loty do Wiednia, leci się tylko godziną, my dawajcie lecimy. I słuchajcie, w przeciągu pół godziny podjęliśmy decyzję. Za 2 godziny mieliśmy już wylot. Nie mieliśmy tak rozpakowanych walizek. Przebraliśmy się, wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy na lotnisko. Jesteśmy w Wiedniu. Dobrze, że podjęliśmy taki krok, co? Świetnie. Trochę komplikacji było, ale jesteśmy. Nie tu, gdzie mieliśmy być, ale no nieważne. Ważne, że razem. To jest nasze motto wyjazdu. Ważne, że razem. Zamówiliśmy dziewczynką lody. Myszki Miki, Pinokie i słuchajcie, ja już mówiłam wam, że na te lody przyjeżdżałam tu jak byłam małą dziewczynką. Mama z Wojtkiem mnie zawsze zabierali i jadłam takiego Pinokia, więc to jest obowiązkowy przystanek. Zamykamy oczka i pomyśl życzenie. Co byś chciała? Chciałam mieć trampolinę. Trampolinę? Tak. To wrzucaj, no, może się spełni. Chciała mieć 2 koty. 2 koty, trampolinę. Ale jeszcze 2 koty, czy, bo jednego masz, to jeszcze jeden, czy jeszcze 2? Słyszysz, nie spełnił się. Może się spełni, trzeba chwilkę poczekać, wiesz? Spełni się, Niuniu, na pewno. Jeszcze pomyśl jedno życzenie i tak rzuć, o, do góry. No. Kurde, koty, króliki. A ty co chcesz? Królik. Do góry, opa. Miałki, miałka, ja mam. Ale jeszcze nie mam. Rzucaj. Wszystko było. Prawdziwy telefon, króliki, koty, trampolina. Moja mama ma bardzo dużo. Kochani, taka malutka przerwa na reklamę. Wiem, że mam tutaj dużo osób z was, które piją kolagen razem ze mną z marki Primabiotic i mam dla was oczywiście ponownie fajny rabat. Z kodem ANDIAX macie -10% i rabat obowiązuje na kategorię odporność, ale również na stronie aktualnie jest promocja. Kupując 2 opakowania kolagenu Beauty zyskujecie 100 zł. Ja codziennie z rana piję taką buteleczkę kolagenu, kolagenu Beauty. Luka pije kolagen z Sport, zrywka. Smak jest przepyszny, bo jest taki delikatny jabłkowo-brzoskwiniowy. W Luki kolagenie Sport ten smak jest ananasowy. Mamy tutaj takie witaminy jak B, C, D oraz E. Kolagen to rewelacyjna sprawa na skórę, na włosy, na nasze stawy, na nasze kości. Naprawdę ja piję tak długo ten kolagen i piję go codziennie. I ja cały czas wam powtarzam, że widzę takie rezultaty na mojej skórze, właśnie na włosach. Przy miesiączce to jest w ogóle, zobaczcie, ja teraz mam właśnie swoje kobiece dni i gdzieś tutaj, tego nawet nie widać, mam teraz podkład, mam jeden pryszcz, a tak to słuchajcie, kiedyś to miałam całą brodę zawaloną w tych wypryskach, także ja naprawdę kolagen stosuję już bardzo długo, będę stosowała dalej i zachęcam was do tego. Ja wiem, że bardzo dużo osób z was pije go razem ze mną, no bo to widać po zamówieniach. Link do kolagenu oczywiście zostawiam wam w opisie. Jeżeli macie problem z wypadającymi włosami, jeżeli strzelają wam stawy, jeżeli chcecie ujędrnić, polepszyć
poprawić kondycję Waszej skóry, to kolagen jest idealny. Kolagen też świetnie sprawdzi się dla osób starszych, właśnie na stawy. Kolagen Sport rewelacyjny jest dla sportowców, dla amatorów, ale też dla takich profesjonalnych sportowców, także jeżeli chcecie więcej poczytać, to link oczywiście jak zawsze zostawiam Wam w opisie. I już nie zabieram Wam czasu, wracamy do vloga. Luka usypia właśnie Charlie, a my stwierdziłyśmy, jak to my, że wybierzemy się na zakupy. Chciałam wejść do Hermesa, zobaczyć buty, chciałam wejść do Diora, słuchajcie, wszystko jest w renowacji, zarówno budynek z zewnątrz, jak i w środku tak samo sklepy remontują, także niestety, albo istety dla naszych portfeli, nie idziemy na zakupy. Wszystko jest w remoncie, tutaj są piękne te alejki, kamieniczki, po prostu aż się chce iść na zakupy. Your eyes, your scent, your touch is all I dream of. Now I can live without you. I hope you feel it too. Cause we are meant to... Luka jeszcze sprawdza, bo mówi niemożliwe, że są zamknięte. Na pewno gdzieś przenieśli. No tak powinno być, nie? No jakby, jak jest coś w renowacji, taki sklep, który zrabia bardzo dużo dziennie, no to wątpię, czy oni... No nie wiem. I co, zamknięty czy nie? Co jest napisane? Czekaj, patrzę. Trochę się napaliłam na te buty, nie powiem. W Polsce pani powiedziała, że muszę czekać na nie pół roku, albo i nawet rok, i tak nie jest pewne, czy ja je dostanę. A zazwyczaj jak byliśmy za granicą, to te buty były, więc dlatego tak chciałam je wejść do tego sklepu i zobaczyć, tutaj? Ale... Był? Tak. No jesteśmy tu, tak? Tak. No to jest napisane, że otwarty, a tamten Hermes jest napisane, że zamknięty. Chodź, zobaczymy, może jest wejście, zdrówko. A to ten? Tak. To ten nysza chyba. Dobra, prowadź mnie. Boże, mężu. Holman? Strasza? Bez męża jak pies z kulawą nogą. Jest. Nawet Diora nie znajdzie. Jest. Czyli tamten pewnie jest nowy budynek. Niestety uskąpiłeś trochę z naszego budżetu domowego. Ja nie wiem, czy to się tak fajnie komponuje wcale, że musi być tak, wiesz, że pasek do torebki. Nie jest to jakieś moje połączenie, jak tak patrzę, idealne, że tak meczuję. Boże, jakim jestem doradcą, widzicie? Lata przygotowań. No ładnie, ale... Spróbuj czarny, no. W Starbucksie już typowo jesienne kawki są. I dynie, kubki, ale słodkie. Co prawda ja bardziej bym wolała takie kremowe i widziałam, że Żaneta w Polsce znalazła właśnie takie kremowe ombre, a tutaj są takie pomarańczowe. No też mają klimat, ja nie lubię takiego koloru, ale może na jesień. Trochę mi się kojarzy z Harrym Potterem. Oni chyba pili też w takich kuflach te piwa korzenne, nie? Swoje. Pumpkin spice latte mrożone. Debiut. A moje pumpkin spice latte z cynamonem jeszcze sobie pan posypał u góry, ale bez kofeiny. Ty bezkofeinowe? Tak, i dla dzieci wzięłam rurki. A dla dzieci tylko? To ty chcesz? No pewnie, do kawki? No to musisz pójść dokupić. Dobra, nie powiemy im. Nie, no żartuję. Kurde, nie piłem nigdy mrożonego spice latte. Jak? No Jezu! Ja jeszcze mam bez kofeiny, to smakuje. Wiesz jak co? Jak napój korzenny. Okay. Z cynamonem, właśnie z czekoladą. W ogóle nie smakuje jak kawa. Nie jak piwo korzenne w Harry Potterze? Spróbuj, się twoje smakuje jak kawa. W ogóle kawą nie czuć. Rozpoczynamy jesień. W 30 stopniach. Dlatego mrożony. Nasz kompan podróży jeszcze ma drzemkę. Także mamy czas dla siebie. Reszta jest w maku, bo dzieci chciały frytki, a więc się rozdzieliliśmy na chwilkę. Ty bardzo lubisz pumpkin latte, nie? Ale to jest latte. Boże, nie latte, ice. Piłaś takie? Spróbuj. Niedobre? Za słodkie? Nie, dziwne. Ciasteczkowe? Bezkofeinowe. Czuć bardzo cynamon, tak bardzo mocno wybił ten cynamon. I korzenne przyprawy, nie? No, i z tym lodem nie do końca. Nie. Mi jest za słodko jednak, wiesz? Zapisane. Co jest podpisane? Angelika. Angelika. To jest fajne na kilka łyków, ale ja bym samego tego nie dała rady wybrać w ogóle. Wiesz, to z tą myślą. Gwoziu, wy takie słodziaki jesteście. Prowadzą się razem. Boże. Some obsessed about things. Some turn use into abuse and don't stop until it's too late.
restauracji Strand Cafe. To jest ulubiona restauracja mojego Wojtka. I tutaj są żebra na wodzie. No kochani, przez te drzwi duże. Ja już wysiadam i idziemy razem. Genialne żebra. Czwarty chyba nawet. A gdzie Grzesio? Co ciekawe, opinie w internecie nie są najlepsze. 3,6 wskazują na to, że 3,8? 3,8 nie zależało. Nie, ale jest, zobaczysz ile ludzi tutaj. Super miejsce. Jak jest? Pięknie. Jesteśmy nad Dunajem. Widzisz, gdzie cię zabrałam? Wszędzie byłyśmy. W Miami, w Sopocie, nad Dunajem. Ale tu brudno. Tutaj, słuchaj, pływają rybki i pan wyławia i możemy sobie zjeść, więc ja polecam, żebyśmy teraz zjadły. Dobrze, tylko tutaj tak nie za czysta ta woda. Żartowałam. Jemy, Sarcie, taką rybkę z wody? Ciocia żartuje. Ale ostatnio jak byliśmy, to było widać, jak rybki pływają, a teraz coś tu się narobiło. Czasami tak jest latem, wiesz, że jeziorko wypuszcza, jeziorko, rzeka wypuszcza trawę i nie widać wtedy. Wypuszcza trawę, kwitnie, kwitnie, o to mi chodziło. Dziewczyny poszły do łazienki, za chwileczkę przyjdą. Poczekaj na nie przy rybkach. Ale masz oksy, super. Cio. To się nazywa jedzonko. Może widzieliście, kto to nagrywał? Ja nagrywałam na vlogu, czy ty, jak byliśmy ostatnim razem? Ja, teraz ty ostatnio chyba. Albo nie wiem. Wzięliśmy te żebra na pół. Dla dzieci wzięliśmy sznycelki. Nie, żeberka nie są. Była? No to widzisz. O Jezu, faktycznie widać tam. O. Tak patrzę na ten widok i tak mi się to kojarzy z Nowym Jorkiem. Oczywiście jest tutaj mniej budynków, ale jest tak klimatycznie i tak mi się chce do Nowego Jorku, a wiem, że w tym roku nie polecimy, że po prostu taki smutek w środku czuję. Tak, w tym roku na pewno nie. Chciałem powiedzieć, że nie jest jeszcze wszystko napisane. Ale na pewno. Ale nie, no w tym roku na pewno nie. Ale odbijemy sobie. Na i pewno. Polecimy w końcu może nie w sezonie zimowym, tylko bardziej normalnym, wiosennym. Żeby coś właśnie poczuć innego. Chciałbym powiedzieć, że jakaś wieczorna rutyna, ale nie mam pojęcia, co robisz. Tak mi się podbijał tusz. Tu widzisz? Widać to? Kupiłam nową maskarę na lotnisku. Zawsze mam taką z Diora ulubioną. A kupiłam taką nową z Yves Saint Laurent i po prostu wszystko mi się odbiło. I to nie jest kwestia tego, że jest ciepło, bo zawsze się coś odbija. No dzisiaj cały dzień ci schodziło, nie? Ale mam taką, że jakby nawet ciepło, wiesz, nie powoduje, że ona płynie. Więc fajnie wykręca, ale... Nie wiem, cały dzień miałam taki dyskomfort. Wykąpiemy się, przebierzemy w piżamę. Tata. O nie, ja wiedziałem. Dlaczego? Wiedziałem. Bo tata tak wczoraj delikatnie zrobił, tak? Ja tak zawsze ją szybko myję. A tata delikatnie, powolutku. Ja myślę, że my tak mamy zawsze... Tata. Dobrze. Mamy taki pomysł, żeby wykąpać dzieci. Wczoraj tak zrobiliśmy. Wpakować się w wózki. Pojechać sobie znowu na miasto, one zasypiają i wtedy my sobie możemy przy stole w restauracji spokojnie. Ja chcę wypić gin z tonikiem. No to ja nie będę pić. To dobrze. Nie, chyba, że chcesz. Nie, ja nie. Nie mam potrzeby. Znaczy ja też nie mam zamiaru, jeden chcę wypić, bo dobry, zasmakował mi dzisiaj. Pierwszy raz od 18 roku życia. Nie, nie, Charlie, poczekaj jeszcze chwilę. Mam cię wykąpać już? Nie! Angelika zawsze kąpie. I ja nie wiem, czy ty może jakoś w zimnie, może w jakiejś zimniejszej wodzie to robisz. Ale dobrze, tylko dobrze, tak, tak. I ja polałem ciepłą wodą Czarni i ona tak zrobiła. O, tak, taka widać była ulga. Znaczy nie wiem, ale tak, i później zacząłem ją myć i ona była taka zadowolona i od razu po wczorajszym prysznicu powiedziałem: o nie, chyba za fajnie było, ona będzie chciała, żebym ją mył teraz. Nie, ja nie. Tatuś. Jak córka chce, to musisz iść. U nas dzisiejszy dzień to było, słuchajcie, przesiadywanie w restauracjach, spacery, znowu przesiadywanie, taki totalny chill, więc teraz robimy taki mały pit stop w hotelu, ogarniamy się i idziemy znowu na miasto, tylko że już z wykąpanymi dziećmi,
i pójdą nam spać. I co tak fajnie jest z tatą? Krzyki, czy jest fajnie. I co dlaczego? Bo on przykłada jej szybę od prysznica do buzi i leje po tej szybie. Tak jest fajnie. Dzień dobry kochani, kolejny dzień z nami. Wczoraj powiem wam, że byliśmy już tak padnięci po całym dniu chodzenia, że już wieczorem na spokojnie wyszliśmy sobie znowu na jedzenie i stwierdziłam, że nie będę was brać ze sobą, bo po co cały czas jeść i to nagrywać, więc już witam się z wami w nowym dniu z nowego hotelu. Zmieniliśmy przed chwilą hotel. Ja nie do końca jestem za takimi operacjami, kiedy jest krótki wyjazd, ale jestem zadowolona, bo w sumie Żanetka znalazła jeszcze fajniejszy hotel, więc dobrze. Już wam pokazuję, jaki mamy pokój. Buty! Buty, buty! Grażyna, nie można w butach. Absolutnie. Puszczaj mnie. Nie. Puszczaj. Nie. Bardzo lubię jeździć do takich hoteli, dlatego że zawsze czerpię inspirację i teraz jak jesteśmy na etapie robienia swojego domu, to naprawdę powiem wam, że to jest bardzo przydatne i już kilka rzeczy wyłapałam. W sumie my będziemy mieć, no nie wiem czy podobny dom, natomiast będzie dużo bieli, sztukaterii, więc trochę rzeczy tutaj mi się podoba. Na przykład zobaczcie, podoba mi się taki kran, gdzie nie jest on srebrny, tylko jest takim ciemnym, grafitowym wykończeniem. Także już wiem, że na przykład takimi rzeczami się zainspiruję. Co prawda projekt mamy gotowy, ale to jest taki detal, że można, wiecie, jeszcze szybko podmienić. Takiej sztuczki się nauczyłaś? Ekspres wyjeżdża. Taką wodę magiczną. Jakie piękne szachy. Lustrzana szachownica. Pod spodem są właśnie... szachy do gry, Niuniu. Też masz szachy w domu. Dobrze, kochanie. Na pierwszym piętrze mamy basen i powiem wam, że on jest taki przyjemny. Jest mały, kameralny. Nie ma tutaj w ogóle osób teraz. Czekamy na Grzesia i na dzieciaczki. You've heard that all I do is obsess about you. But if I wskakuję! Fajnie jest? 3, 4! Raczej nie moglibyśmy takiego basenu na dachu, wiesz? Dlaczego? No bo chyba to nie jest technicznie możliwe. Jest możliwe, jak masz specjalnie zbudowany budynek. No właśnie. A my nie mamy, bo ja no właśnie chciałam zrobić jacuzzi na dachu. No. Od razu na bombę, Sara, skacz. Nie idź na głęboko, bo nie masz rękawków. Jestem duża. A, duża, czyli sobie poradzisz, tak? A co ty mi dzisiaj z rana powiedziałaś, że Sara to kto to jest dla ciebie? Kto? Chrzestna? Nie chrzestna. Co powiedziałaś? Przy? Przyjaciółka, ale tak pięknie powiedziała. Powiedz ty właśnie, jak powiedziała? Najlepszą przyjaciółką. To było takie słodkie. Sarciu, ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Tak było. They said that just one look and I'd get caught too. Żanetka pracuje z pokoju, ja pracuję z leżaka. Tatusiowie pływają z dziećmi i wszyscy zadowoleni. Jezu, że ona się nie boi. Think about
Chcecie wejść, ale tu tylko dla dorosłych jest. Nie, nie. Już otwieram, już. Tylko herbatkę odłożę. Proszę. Jabłuszko? Zalegliśmy tu z dziećmi na tyle godzin, że już noc się zbliża. Ej, ja mam coś smacznego! Zaraz będzie pizza. Wychodzicie? Chwilka przerwy, herbatka. Zamówiliśmy pizzę. I zaraz znowu wskakują. To dzieci, to tak ciężko jest w ogóle oderwać od wody. Mieliśmy iść na miasto, ale basen wygrał. Tak? Tak jest, tak jest! Mój brawo, sportowiec! Brawo! No widzę, że się utrzymują. Jest! Czarlotka, opiekujesz się Meliską, dobrze? Tak? Bo my się tu suszymy, dobra? Zabraliśmy dziewczyny do nas, żeby rodzice mieli chwilę wolnego. Powoli, Charlie, usiądź ładnie. Niunia? Charlie? Żeby mogli odpocząć, bo tak to nie mają, wiecie, takich okazji. A że jesteśmy obok, pokój, no to dziewczyny u nas urzędują. My sobie też zrobiliśmy randkę. Zamówiliśmy jakieś jedzonko dla siebie. Dziewczyny przed chwileczką jadły pizzę. Wcinają teraz chipsy i mają babski wieczór. Fajnie u cioci jest? Tak? No, wiadomo. Fryteczki dziewczyny jeszcze macie tutaj. Dzień mamy w Wiedniu. Właśnie się wyszykowaliśmy, jesteśmy po śniadaniu i zaraz wybieramy się na miasto. Możliwe, że na Prater. Zabierzemy dzieci, żeby się pobawiły. Prater to jest takie wesołe miasteczko w Wiedniu. Możliwe, że widzieliście takiego vloga już u nas na kanale z czerwca, jak byliśmy tutaj w Wiedniu. Powiem wam, że troszeczkę taki rozszczepany ten vlog był i za dużo Wiednia we vlogu z Wiedniu nie zobaczyliście. No, ale to dlatego, że wczoraj była taka słaba pogoda, trochę padało. Zmieniliśmy hotel, zostaliśmy z dziećmi właśnie na basenie, bardzo długo tam czasu spędziliśmy. Głównie nastawiliśmy się tutaj z tym wyjazdem, żeby odpocząć i spędzić razem czas, nie jakoś tak, wiecie, bardzo dużo przesadnie zwiedzać. Pospacerowaliśmy, zaraz również jedziemy właśnie na miasto, więc dlatego tak mówię, że trochę może być taki rozsiapany ten vlog, ale cieszę się, że zabrałam aparat i coś tam z tego wyjazdu zobaczycie. Tak jak mówiłam, to jest wyjazd celebrujący chrzest Meliski. Także dziewczyny bawią się w najlepsze, wiecie, na przykład Sara jest przyzwyczajona, że ma Meliskę na co dzień, że ma siostrę i cały czas gdzieś są razem, a dla Charlie to jest rewelacja taki wyjazd, bo one cały czas się bawią i widzę, że gdzieś ona tam bardzo, bardzo potrzebuje tego rodzeństwa. To tyle.
więcej w tym temacie nie będę się rozwodzić. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i widzimy się już w kolejnym vlogu z Polski.